Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2 Stay Human. Wychodzimy z tego grajdołka, bierzemy ten przewodzik. No i co? Wracamy po Leona. Leon zniknął. Kurwa. Żeby się przemienił? Jednak? Ale to zęby rekina, epicka maczeta, dużo granatów, dobra. Zniknął to zniknął, na co drążyć temat? Mówi się trudno. O, z tej strony jest git. Z tej strony też jest git. Dobra, podłączamy grajdołek, uciekamy stąd. Już? Już. And open. Tamto pielce. Kurde, korci, żeby sprawdzić. Korci. Korci. I to mocno korci. Nie wiem, czy nie będę żałował tego. Być może tak. Być może tak. Dobra, odpocznij sobie. I płyniemy dalej. Nie wiem, co tu będzie. Możliwe, że inhibitory albo inne padło. No nie mówcie, że ja z tym kablem muszę tu przepłynąć, bo się wkurzę. No bez jaj, naprawdę? Co tu jest? Narzędzia. Ile narzędzi? Holy moly guacamole. Ale lutu. Dobra, bardziej w tą stronę. Nie wiem, czy wypłynę. Nie ma miejsca. Trzeba wyrzucić złom. Na przykład ten. Wyrzuć ten złomnik. To w sumie pierwszy poziom, to też można. Gdzie 14 obrażeń? To też, drugi w sumie też wyrzucamy. No nie, no takiego złomu to ja nie chcę. Takiego złomu to ja nie chcę. Trochę tego posypało w tej chwili. A tu co tu jest? Ich hydraulika. Serio, obawiam się, że musimy, kurczę, jednak się cofnąć pod ten przewód. Ale zobaczmy jeszcze, co jest tutaj. O ile cokolwiek jest. No nie, to chyba tam byliśmy. W drugim miejscu. Pomyliło mi się, dobra. Nieważne. Pływamy w dół, idziemy po ten przewód. Jakoś go tu ogarniemy. Tam musi być albo jakiś secret, mega, fajny, albo nie wiem. No jednak nie secret. I tak tam musimy iść, i tak tam musimy iść. Ja na jego miejscu bym najpierw go odłączył. Ale widzę, że ja mu to nie przeszkadza. No to tylko dwa razy będziemy płynąć. No dobra, trudno. Mówi się trudno. Teraz nawet chyba bez zaczerpywania polecimy dalej. A co mi tam? Nie tracimy więcej czasu. No właśnie, musimy jeszcze przejść się tam naprzeciwko. Podłączymy to i zobaczymy. No, nie mówcie, nie róbcie sobie jaj. No nie róbcie sobie jaj, proszę. Serio? Nie, tu nic nie ma. Blokowane przejście. Co i dopiero teraz przejdziemy? No bez jaj, ale utrudnienie. Serio, takie głupie utrudniania. To mi się nie podoba, bardzo mi się nie podoba. To jest głupie. I co, i to się zaczepiło teraz, tak? Weź, odejdź, uspokój się. Niewidzialne zaczepienie się, jest świetnie.
No i puść ten przewód. Musimy jeszcze raz po niego iść. Oj, naprawdę, głupie utrudnienia. Po co to było? Przecież to i tak człowiek się zaraz wróci. Bez sensu. Takie zapychanie czasu, tylko i wyłącznie. Bo to w sumie na niczym innym w sumie nie zależy. Takie utrudnienie, pseudo wkurzenie gracza. Nieładnie Techland. To jest sztuczne nabijanie godzin gry. Bo jaka to jest zagadka? Tylko i wyłącznie otworzyć drzwi. I już możesz przejść, a przepływać musisz kurde od cholery. Nie podoba mi się to. Dobra. Windy działają. Dobrze, udało się. Dostałeś kiedyś medal, pielgrzymie? Nigdy. Zrobię ci jakiś. Z ziemniaka. Rozbijemy tu tymczasowy obóz. Do zobaczenia na 8 piętrze. To co? Zaczynamy ten grajdą. Zaczynamy ten grajdą. Obstawiam, że ten Leon odegra jeszcze jakąś znaczną rolę. I być może to on wyłączył prąd. Ten drugi tak naprawdę próbował go powstrzymać, do tego zginął. I dlatego się z nim poszarpał, bo zauważcie, że tam nie było żadnych zombiaków na początku oprócz niego. Ja chyba to... Wykminiłem to chyba. Ja to chyba wykminiłem. Ty chyba lubisz siedzieć w tych ciemnych strefach, co? Co ci tyle zajęło? Następnym razem sam pójdziesz. Czułem, że przyłożenie tu to poroniony pomysł. Mam coś dla ciebie. Dzięki za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Wiem, że chciałeś pomóc chłopakom. Co to jest? Czujnik zbliżeniowy. GRE oznaczało co ważniejsze zasoby specjalnymi wskaźnikami. Może ci się przydać. Kiedy anteny będą działać, pozwoli ci wykryć ważne pojemniki i tym podobne. Bóg jeden wie, co zastaniemy na górze, kiedy tam dotrzemy. Ale nie będziesz sam. Pójdą z tobą moi ludzie. I porucznik Rowe we własnej osobie. Idziesz z nami? Mam dość bezczynnego słuchania, jak giną moi chłopcy. No to chodźmy. Czekamy na Mata. Ma przynieść nadajnik. Będzie stąd nadzorował operację. Masz chwilę, żeby się zdrzemnąć albo pójść na stronę. Tylko błagam, z dala od obozu. Dobre, dobre, nie powiem. Dobra, wykrywacz GRE. Wykrywacz GRE wykrywa inhibitory ukryte w skrzyniach GRE i innych miejscach. Zwiększaj obszar działania wykrywacza GRE, aktywując wieże radiowe. To pozwoli ci odkrywać położenie inhibitorów w nowych strefach. Po aktywowaniu wieży radiowej na twojej mapie zostaną oznaczone wszystkie pojemniki z inhibitorami, które znajdują się w strefach objętych sygnałem danej wieży. Fajne! Nie jest to pałac, ale co zrobić? Czyli już nie będziemy musieli się przejmować tym, że coś ominiemy. Ale obóz. Hej stary. Mogę się przyłączyć? Pewnie, siadaj. Jakie masz przeczucia co do misji? Stram w gacie ze strachu. Szczerze? Niezbyt optymistyczne. Wiem, że to kiepsko wygląda, ale porucznik Rowe wyciągał nas z gorszych kłopotów. Fajne buty. O, fajne masz buty. O, dzięki. Kupiłem je na bazarze i to za bezcen. No nie, musiałeś. Teraz będzie o nich nawijał. Ta, oddał za nie swój nóż z SP. A kiedy Rowe się dowiedział... Musiałem przez tydzień czyścić latryny, ale jak widać było warto. Upatrzyłem sobie jeszcze kurtkę u tego samego handlarza, tylko chwilowo mnie nie stać. Ale na tej misji zarobię co nieco ekstra i będzie moja. Zamkniesz w końcu mordę? Co nas obchodzą twoje szmaty? Ale ty kurwa zazdrosny jesteś. Łazisz jak żul, a na mnie lecą najlepsze dupy. Chyba tylko twoja stara. Jaka zmiana humoru w jednej chwili. To co zamierzacie robić po zakończeniu misji? Śpieszę się do Marsi, mojej żony. Lada dzień urodzi nam się dziecko. Czad. Już od dawna się o nie staraliśmy i wygląda na to, że w końcu zaskoczyło. Widzisz? Mówiłem, wystarczy, że raz ktoś przyjdzie i ci pomoże.
Chłopaki mają taki dobry kontakt ze sobą. Rao to niezły twardziel, co? No jasne. Znasz jego historię, prawda? Widziałeś, jakie ma wszędzie blizny. To po tym, jak wbiegł w płomienie w ciemnej strefie, żeby wyciągnąć szeregowego. Pewnie, bywa surowy, ale nie znajdziesz wielu ludzi, którzy mogą mu dorównać odwagą. Dokładnie. Co jeszcze powiecie mi o Rao? Co jeszcze powiecie mi o Rao? Kiedyś nieźle się pożarł z Matem. Ta, to było piekło. Oddział 101 dostał rozkaz przejęcia starego magazynu. Myśleli, że jest pusty i weszli do środka. Włączyli latarki i spojrzeli w górę. Sufit był jakiś dziwny, jakby pokryty szmatami. I nagle te szmaty na nich zeskoczyły. Okazało się, że to jakiś rodzaj gryzoni zdolny włazić na ściany i sufity. Były ich setki. Boże, krzyki chłopców niosły się kilometrami. Kurwa, co za masakra. Od dowództwa dostali rozkaz utrzymania pozycji. Nie posłuchali. Uciekli, przynajmniej ci, którzy dali radę. Kiedy było po wszystkim, Jack skazał ich na śmierć. Za dezercję. Ale Rao się przeciwstawił. Powiedział, że już samo posłanie ich tam było błędem. Myśleliśmy, że Jack rozstrzela go za niesubordynację. Tak było. Zdrzemnę się. Dobra, pora się trochę zdrzemnąć. Jedna sprawa, panowie. Coś na poprawę morale. Wow! Porucznik wymiata. Za naszych poległych braci. A, napijmy się. Lubię go. Za poległych. I piękne panie. Czemu ty dyskryminujesz swoją żonę? Trzymacie się, chłopcy? Pewnie, poruczniku. Bywało już gorzej, no nie? Pamiętacie przemieńce w Starym Porcie? Oho, to była rzeźnia. A jednak daliśmy sobie radę. Po tej akcji też będziemy mieli o czym opowiadać. Zgadza się? Ta jest. Niepokoi mnie jedna rzecz. Renegaci. Co z nimi? Są wszędzie. Rozłażą się po mieście jak karaluchy. Ale tutaj? Największa antena w mieście? Strategiczny punkt? I ani śladu renegatów. W ich działaniach trudno szukać logiki. Racja. Najpierw ktoś włączył elektryczność. Nie wiadomo dlaczego. A kiedy przesłuchiwałem pojmanego renegata, bąknął coś o placówkach GRE, które próbują odnaleźć. Niewiele z tego zrozumiałem. Mówił o X-13 czy czymś podobnym. Niepokoi mnie, co mogą planować. X-13... Słyszałem już o tym miejscu. Serio? Co słyszałeś? Wiem, że Waltz też chce je odnaleźć. Tylko gdzie to może być? To pewnie jakiś kompleks GRE, o ile w ogóle istnieje. Tajny, dobrze ukryty. Ale kiedy uporamy się z tym skurwielem, może dowiemy się, co to jest i będziemy tam pierwsi. Ale na razie spróbuj się wyspać. Zarażeni wolą nas wypoczętych. Całkiem przyjemna nuta. Zagraj coś jeszcze. No i idziemy śpiulkać. No, halo, gro. Śpiąca królewno! Ejder! Szef już się pojawił. Wyruszamy. No, szybko. Masz przyniósł nadajnik? Mam go w kieszeni. No to lecimy. No to lecimy. Gdzie ty jesteś, śpiąca królewno? Tu jesteś. Ejder, na razie dobrze wam idzie. Staramy się, nie Rao? Mam dobre wieści. Zdobyłem informacje o lekarce z GRE. Kto to? Gdzie? Daj mi czas. Najpierw skończ tę akcję. Dostaniesz się z oddziałem na szczyt i zamontujesz nadajnik. Rao będzie ze mną, na dole. Ja też idę. Rao, nie zaczynaj znowu. Mamy plan. Chrzanić plan. Nie wiem, co tam jest. Nie wyślę tam moich ludzi samych. Chrzanić plan? Nie mogę stracić oddziału. Wiesz, że muszę iść.
Tylko kurwa wróć. Rozumiesz? Tak jest. Gdyby coś się działo, daj mi znać przez radio. Dobra, do roboty. Sir, wszystko gra? Idźcie już. Chcecie może dowcip? Nie, wiesz, boski, tylko nie to. Błagam, oddam ci ostatnie czyste majty, tylko oszczędź nam tego kolejnego suchara. Spokojnie, panowie. O! Wierzbowski, kurwa. Przepraszam, zamykam się. Fałszujesz, idioto. To szło tak. Dymry, 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 wow. Dowódco, co tam się dzieje? Utknęliśmy. Prąd jest niestabilny. To wielka wieża, badamy to. Dobra, chłopcy, naprawa trochę potrwa. Nie czekajcie. Idźcie piechotą. Które to piętro? 30. Czyli do szczytu jeszcze 50. Chłopcy, słyszeliście dowódcę. Otwieramy i z buta. Wierzbowski, na zwiad. Uważaj, Wierzbowski. Czysto. O kurde. Jakieś boomery? Nie krzycz. Wiesz ten lek? Wierzbowski! O kurwa. O kurwa. O nie. Ile boomerów. O kurde, ile to jest... Dobra, wywaliło go. Nie wiem, czy ja to mogę w ogóle zabijać, czy coś w tym stylu. O fuck. Trochę ich tu jest faktycznie. Won. Hop. Szybko to. No, bez jaj! Dobra, tam jest jeszcze żegadełko. Kurde. No, walnij go! O nie, sporo ich tu. Więc nie wiem, czy to jest w ogóle sens walczyć z nimi. Na pewno trzeba tego gnoja dorwać. Pyk. D
oddychaj, men, do jedna. Dobra. Pykło. Czyli jednak mogliśmy tutaj sobie posiedzieć trochę. Ale butelki to ty mi nie bierz. Butelki to ty mi nie bierz. No, tam widzę jakieś dwa przedmioty. A raczej apteczkę. Wojskowa apteczka, pięknie, ładnie. No i cały oddział psów w dupę. Nóż do rzucania, aha, czyli to tym mieliśmy ich zabijać. O! Trofeum. Temu nogę zeżarło. Kurde. O nie. Wierzbowski. O matko. No niedobrze. Szlak by tu. Powybuchali. Jack. Jack, słyszysz mnie? Zostaliśmy zaatakowani. Tylko ja przeżyłem. Szlak. Nie, Arrow. Nie wiem. Nie widzę go. Aiden. Row miał nadajnik. Znajdź go. To jedyna szansa. Na żałobę przyjdzie czas. Musisz go znaleźć. Przyślemy pomoc, jak tylko windy zaczną działać. Zrobię, co się da. No, zrobimy, co się da, to fakt, ale... To nie zmienia faktu, że ładnie ich tutaj wyciorali. Nie wątpię, że on jest w dobrym stanie. No właśnie. Myślałem, że cię zabiły. Ich kurwa niedoczekanie. Wyliżesz się z tego, zaczekaj tu. Chuja tam. Nadajnik. Matt mówił, że go masz. Mam. Tylko go nie zgub. Pamiętaj. Aiden, lepiej nie czekaj na ten medal z ziemniaka, który ci obiecałem. Co? Jednak nie zasłużyłem na odznaczenie? Daj spokój. Weź. Nasze nieśmiertelniki zadbaj o pamięć o chłopcach. Jak któregoś znajdziesz, weź nieśmiertelnik. Zasłużyli na to. Masz nadajnik. O Jezu, rękę mu jebało. Lawan? Lawan? Lawan, mam kłopoty. Wszyscy SPC zginęli. Ostrzegałam cię. Jeśli dasz się zabić, przysięgam, że tam pójdę, znajdę sposób na to, żeby ożywić twoje zwłoki i sama cię rozszarpię. Daruj sobie wykłady. Po prostu zleć już stamtąd. Nie schodzę. Muszę się dostać wyżej. Znajdę drogę na górę. No, coś tu się ładnie dobija. Czyli Row, jedyna postać, którą w sumie polubiłem w tym całym Dainklejcie. Niestety nie żyje. Niestety nie żyje. Dobra, szukam miejsca. Daleko to jest, dobra, to jednak nie było tu. Tu jest ich coraz więcej, cholera jasna. A kurwa, nic z tego. Utknąłem tu, Lawan. Pomogłabyś. Wsiądę, Franka. Szybko! O cholera. Przetrwaj, dopóki Lawan nie znajdzie Franka. Nie wiem, czy tutaj wejdą. Lawan? Boję się, że wejdą. Lawan! Masz tam Franka? O fuck. Zamieniłem się w potwora znów.
O, pak, ale was tu dużo. Opór. Co się z nami dzieje? Ale sobie poziomy nadbieraliśmy. No co ty się zamyślał? Piętrze, zarażeni, wybuchali. Kurwa, mówiłem ci. Frank, czekaj, a ty dokąd? Już po nim, Leon. Przykro mi. To tam straciłem moich ludzi. Nie będę do tego wracał. On żyje, jest tam i potrzebuje twojej pomocy. Potrzebuje trumny, to mu wystarczy. Frank, ty śmierdzący zabity żulu. Weź się w garść i choć raz stań na wysokości zadania. No właśnie. Śmierdzący zapity żulu. Powinny tam być resztki naszego sprzętu. W szybie windy. Piętro czy dwa nad tobą. Czyżby? Czekajcie, bo tu jest dużo rzeczy teraz potwieranych. Ja też nie zamierzam tutaj podpuszczać. No dobra, jednak nie ma nic ciekawego. Co tu jest? Maczeta. Maczety to my nie chcemy. Zapieczony żulu. To jak ja tam wejdę? A, szyb windy, no faktycznie. Nie. Jak ja tam mam wejść? Czyżby tędy? Ano tędy. Czyżby jakiś, kurcze, sprzęt nocnego biegacza? No, jest szyb windy. Na razie tutaj widzę śmieci. Któryś z tych worków? Nie, to chyba nie tu. Dlaczego z miejsca sądziłem, że to będzie tu? No dobra, ale otwarte. Tak, no zaś. Frank, chyba znalazłem. Co to jest? To hak. Wyrzutnia liny. Co? Ułatwi ci wspinaczkę. Wyceluj w coś, o co może zaczepić hak. I strzel. Użyj go, żeby dostać się na taras. Daj mi znać, jak już tam będziesz. Okej. Czyżby linka do wspinaczki? Nie może być. Nie może być. Otrzymujesz hak, który może zaczepić elementy otoczenia, aby jeszcze sprawniej się poruszać. Hak można przyczepić o dowolny obiekt, na którym wyświetli się ikona haka. Najlepsze trasy zaznaczone są kolorem żółtym. Wyposaż się w hak w zakładce wichajstrów w menu ekwipunku i wyceluj i wciśnij kółko myszy, by się na nim bujać. Dobra, świetnie. Będziemy się bujać. Czekaj, otrzymujesz hak. Inventory. Haczyk. Pyk. O kurde, ale to jest spoko. Dobra, już nie jest spoko. Nie mogę się... Naprawdę? Nie mogę się... No nie mówcie, że nie mogę się wspinać jak w jedynce. A wy sobie je robicie, prawda? Ojej, to tylko taki hak. Ja myślałem, że to jest jak linka do wspinaczki. A to Lipton. To Lipton, to już mi się nie podoba. Myślałem, że to będzie lepsze. Myślałem, że to będzie lepsze, a tu taki ząg. Dobra, co my tu mamy? Materiały, bryczesy użytkowe. Opa. Opa, dobra.
Udało nam się. Chyba idzie mi całkiem nieźle. A co w tym trudnego? Prosty sprzęt, a może cię uratować. To gdzie teraz? Tam, gdzie miałeś iść, na górę. Musisz dotrzeć piętro wyżej. Stamtąd udasz się do bocznego skrzydła. Bocznego skrzydła? W głównym jest pełno zarażonych. Idź, masz do pokonania kilka pięter. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą przygodę z Dying Light. No i co? Będziemy się dostawać na tak w następnym odcinku, tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, Discorda, jak i harmonogram macie w opisie filmu. Trzymajcie się. Hej, hej!